Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Akademia Wygrywania i dzisiaj będziemy typować również Ligę Mistrzów, jak to było przedwczoraj. Jeszcze mecze dzisiejsze się nie rozegrały, ale już działamy kolejnym odcinkiem. Mam bardzo fajne dwa typy, a trzeci coś wymyślimy, także wejdźmy sobie najpierw może na Flash Score. No i zacznijmy od meczu Chelsea-AC Milan. No i zobaczmy, Chelsea sobie radzi, ale tak, z Crystal Palace ostatnio gola stracili, z Salzburgiem gola stracili, z Dynamo Zagrzeb gola stracili, z West Ham stracili, z Southampton 2, z Leicester 1, z Leeds 3, Tottenham 2. No powiem Wam tak, że w tym sezonie rzadko kiedy Chelsea gola nie trafi. A zerknijmy na Milan. Milan z Empoli 3 bramki, z Napoli 1, no ale Napoli to aktualnie jedna z lepszych drużyn. Dynamo Zagrzeb 3 gole, Sampdoria 2 gole, Salzburg również 1 gol, AC Milan, Inter 3 gole, Bologna, nie będę tego czytał, bo przekręcę, ale 2 gole, Atalanta 1, Udinese 4 gole, więc widzicie, że AC Milan gole strzela, Chelsea gole puszcza. I patrzcie, kurs na wygraną Milanu to 4,80, a na Chelsea 1,70, także rozszerzamy te zakłady. No i teraz wybieramy AC Milan strzeli gola, kurs 1,55. Jak dla mnie kurs bardzo atrakcyjny. Kolejne spotkanie to Sevilla Dortmund i tutaj uważam, że nie będzie remisu, ale ciężko określić kto wygra. Bardziej bym się ukierunkowywał w stronę drużyny z La Ligi, ale wszystko może się wydarzyć. Ale tak jak mówiłem, uważam, że ktoś tu wygra, nie będzie remisu. Także zagramy tutaj sobie 1-2 po kursie 1,32 i zerknijmy jeszcze tutaj co się działo. Remis 1, ale no tak nie można patrzeć. Akurat jeżeli chodzi o remisy, to w taki sposób patrzeć nie można, bo remisy to jest już taka totalna loteria, także to możemy sobie pominąć, tylko zerknijmy jak sobie drużyny radzą. No Borussia najlepiej sobie nie radzi, tutaj coś tam wygrała, ale te drużyny nie są najwyższego pokroju. Już Manchester City dostali, z RB Lipskiem również dostali, z Kopenhagą no tutaj wygrali. FC Köln ostatnio prowadzili 1-0, ale przegrali, także no wydaje mi się, że ktoś wygra i remisu w tym meczu nie będzie. I ostatnim typem będzie RB Lipsk Celtic i tutaj również patrzymy na Celtic, wygrywa, no goli jakoś dużo nie puszcza, no ale też nie grają z jakimiś super drużynami, no z Realem dwie bramki puścili, z Bochum akurat wygrali, tutaj nawet 3-0 przegrali, jeżeli chodzi o Frankfurt 4-0, RB Lipsk z Szachtar przegrali 1-4, także ciężko. Celtic jak widzicie sobie tutaj radzi, w lidze wygrana, dwie porażki Liga Mistrzów, no z Szachtarem 1-1 i z Realem 3-0, z Rangersami 4-0, 9-0-2, 5-1-3, 1-4, no żeby strzelić gola naprawdę szansa jest bardzo duża. Na wygraną kurs 55 co zagrać będzie ciężko, ale po kurs 7-53 możemy zagrać, że oni tutaj właśnie wygrają spotkanie i tu chyba nawet możemy zagrać za 700 zł, nie za 7000, przepraszam, za 700 zł i do wygrania będzie 1200, to może nawet zagramy za 750 i łapiemy, dobra, 750 gramy, łapiemy się w limitach i kuponik na dzisiaj puszczony.